Dzień dobry. Wanda Żółcińska, Computer World. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Janiec, który odpowiada za zespół wsparcia sprzedaży pamięci masowych w firmie IBM. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomku, chmura hybrydowa staje się coraz popularniejsza. Jakie są najważniejsze korzyści biznesowe związane z wykorzystaniem tego modelu? Dziękuję za pytanie, a przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i możliwość wystąpienia dzisiaj u Państwa. Chmura hybrydowa. Mura hybrydowa, może zdefiniujmy najpierw, czym jest mura hybrydowa. Są różne definicje. Ta definicja, chyba najbardziej poprawna, to jest połączenie infrastruktury, również chmury jako modelu działania chmury prywatnej i chmury publicznej. Nieważne jakiej, bądź nawet kilku chmur publicznych w tym najlepszym wydaniu. Czasami jest to też interpretowane jako model działania, model biznesowy działania y, firmy, gdzie część przetwarzania odbywa się po prostu w chmurze publicznej, część w chmurze prywatnej, ale nie ma bezpośredniego połączenia między tymi dwoma instancjami. Dzisiaj skupimy się na tej pierwszej definicji. Korzyści y, wydają się dość jasne, i myślę, że dla większości naszych słuchaczy są dobrze znane. Y, dzisiaj, tak naprawdę, ten krok, który stawiają instytucje firmy, wchodząc w, w infrastrukturę i architekturę chmury hybrydowej, wiążą się głównie z optymalizacją kosztów. Yy, kolejnym wyzwaniem, które część z firm spotyka i chmura hybrydowa pozwala je zaadresować, to jest możliwość poradzenia sobie z brakiem zasobów ludzkich, czyli z brakiem ekspertów. I to też jest dobrze znany nam wszystkim fakt, że jeśli chodzi o wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jest tru, po, trudność z pozyskaniem y, tych ludzi. Y, więc te dwa aspekty, to są te dwa najbliższe aspekty, które są widoczne przez y, firmy. I takim kolejnym, może trochę mniej istotnym na ten moment, ze względu jeszcze na brak rozpoznania tematu, to jest wejście w integrację po stronie y, analizy danych. Czyli jeszcze dzisiaj nie wszystkie firmy weszły w obszar analizowania aktywnego. Przetwarzania danych pod kątem wnioskowania w zakresie sztucznej inteligencji. W momencie, kiedy te rozwiązania pojawią się out of the box, właśnie w rozwiązaniach chmur publicznych, ta integracja będzie niezbędna, dlatego, że będziemy musieli przetworzyć i wykonać operacje na naszych danych, które albo będą się znajdować w chmurze, albo nie. Bardzo dziękuję i dziękuję za definicję chmury hybrydowej na, na potrzeby tej rozmowy. No, nie, nie powiem nic odkrywczego, jeśli stwierdzę, że organizacje przyspieszają teraz procesy transformacji cyfrowej, między innymi w związku z pandemią. Jednym z elementów są inwestycje w sztuczną inteligencję czy w cloud, a z tym wiążą się bardzo poważne już kwestie bezpieczeństwa. W jaki sposób w ten trend wpisuje się strategia IBM Hybrid Multicloud i Red Hat? Kwestia, kwestia bezpieczeństwa, kwestie bezpieczeństwa są, są tak naprawdę, może od tego zacznę, są niezależne od sposobu realizacji rozwiązania informatycznego. Jakby kwestie bezpieczeństwa i w zakresie dostępu, i w zakresie ataków zewnętrznych, ataków wewnętrznych, one pozostają niezależnie od zastosowanego oprogramowania rozwiązania sprzętowego. To, co zapewnia rozwiązanie, Rozwiązanie hybrydowe, którego dojściem, żeby dojść do tego rozwiązania hybrydowego, musimy wybrać jakąś ścieżkę. Dotychczas byliśmy na etapie wirtualizacji głównie w obszarze systemów operacyjnych, wirtualizacji w zakresie pamięci masowych, głównie ze względów optymalizacji kosztów. Tutaj wchodzimy w obszar wirtualizacji aplikacji yy, opartej o konteneryzację. I ta konteneryzacja pomaga nam w przejściu z tradycyjnego, z tradycyjnego podejścia infrastrukturalnego. Do łatwej migracji do środowisk chmurowych. I w zakresie bezpieczeństwa, rozwiązanie wielochmurowe oparte o wielu dostawców pozwala nam zdywersyfikować zagrożenia, czyli podatność w zakresie chmury prywatnej, czy podatność w zakresie jednego z dostawców chmury publicznej, już może nie występować u kolejnego dostawcy. Czyli mamy możliwość ograniczenia ryzyka związanego z konkretnym typem ataku. Jak może wyglądać droga firmy przykładowej od on-premise do modelu hybrid multi-cloud? Tak, no, często, często słyszę to pytanie od klientów. Większość klientów, nawet jeżeli nie ma konkretnego projektu w tym zakresie, chce w ramach nawet POC spróbować swoich sił w, tym, w, tym, w, tej, w tej architekturze. I tutaj jest Kilka poziomów, na którym możemy zrealizować tą, tą, tą architekturę hybrid cloud. Możemy zacząć od pamięci masowych, czyli rozpocząć na przykład proces zabezpieczania danych, czyli kopii danych do, do chmury publicznej czy, czy dostawcy, chmury, dostawcy chmury prywatnej, ale jednak zewnętrzny, zewnętrzny dostawca. Możemy wykonać architekturę disaster recovery też w obszarze o. Właśnie pamięci masowych, tutaj implementując replikację synchroniczną, tak żeby utrzymać ciągłość działania w przypadku awarii naszej lokalizacji podstawowej, a możemy wejść jeszcze poziom wyżej i rozpocząć przetwarzanie i wybrać, które aplikacje chcielibyśmy, aby były przetwarzane w, po stronie chmury publicznej, a które po stronie chmury prywatnej. I tutaj o tym decydują czynniki kosztowe, więc dla części aplikacji zazwyczaj tam, gdzie nie mamy dużej liczby operacji wejścia-wyjścia, gdzie nie mamy dużych wymagań związanych z bardzo niskimi czasami odpowiedzi, które są charakterystyczne dla systemów transakcyjnych. Te systemy możemy umieścić w chmurze, chmurze, chmurze publicznej. To są często różnego rodzaju akcje czasowe, gdzie firma potrzebuje szybko powołać jakąś aplikację, jakiś system, na przykład na akcję marketingową. Ona trwa określony czas 2-3 miesiące. Zamykamy projekt, zamykamy infrastrukturę i aplikacje z tym związane. Wspomniałeś tutaj o, konten o konteneryzacji. Ja bym chciała trochę y, ten temat pogłębić, bo jak wynika z takiego badania Enterprise Strategy Group, 74% organizacji już korzysta z konteneryzacji lub ma takie plany na najbliższy rok. Jest to bardzo ważny trend, to widać. No a tutaj pojawiają się też y, nowe wyzwania y, związane z Data Storage. Y, które wymagają jakby bardziej wyspecjalizowanej strategii zarządzania danymi no i ochrony tych danych. Powiedz mi, jakie się innowacyjne rozwiązania pojawiły w tym obszarze w ostatnim czasie? Znaczy tak, tutaj postaram się odpowiedzieć w kontekście właśnie pamięci masowych. Zawężę tą odpowiedź. Jeśli chodzi o y, kwestię integracji y, rozwiązań, akurat w implementacji, tutaj się też skupię konkretnie na OpenShiftie w zakresie rozwiązań y, konten kontenerów. Y, właściwie w całym portfolio rozwiązań y, IBM-a w zakresie pamięci masowych możemy mówić o pełnej integracji, o natywnej integracji. Czyli i w zakresie rozwiązań o dostępie blokowym i w zakresie rozwiązań o dostępie plikowym y, to ta integracja jest. Ona jest dokładnie poprzez Container Storage Interface, czyli sposób natywny z poziomu zarządzania klastrem typu OpenShift y, mamy możliwość y, Odpalenia tego uruchomienia y, przysłowiowo i, i możemy działać. Y, mamy też wsparcie dla różnych funkcji zaawansowanych, czyli zwiększenie niezawodności, tworzenia migawek na potrzeby szybkiego powrotu do poprzedniego stanu, chociażby z punktu widzenia różnego rodzaju ataków, albo ataków typu ransomware. Y, więc ta integracja jest. Ona też jest w zakresie integracji z rozwiązaniami chmurowymi, czyli mamy możliwość integracji nie tylko z IBM Cloudem. Czy, czy, czy z IBM-em jako takim, ale mamy możliwość integracji właściwie z większością czołowych dostawców chmury publicznej. I tutaj to jest też jasna strategia IBM-a, jeśli chodzi o otwartość i, i podejście typu hybrid cloud. Wiele firm decyduje się na modernizację infrastruktury z wy wykorzystaniem konteneryzacji. O czym warto pamiętać w kontekście bezpieczeństwa tego typu rozwiązań? Tak, no tutaj. Y wszystko zostaje to, co było dotychczas. Tak? Czyli kwestia, kwestia IBM też jest liderem w obszarze rozwiązań z zakresu security. I tutaj w tym zakresie mamy, mamy nieustającą walkę, tak? to znaczy walkę w zakresie zabezpieczenia naszych danych i bycia o krok przed, przed atakującymi. Zostają dobre praktyki, przede wszystkim zabezpieczenia naszych danych. Dlatego, że uruchomienie, odtworzenie samej warstwy przetwarzania jest możliwe dość szybko. I niezależnie od sposobu realizacji przetwarzania, czy w warstwie konteneryzacji, czy w warstwie wirtualizacji, czy typowe przetwarzanie na serwerze fizycznym, jeżeli stracimy dane, stracimy konsystencję ich, albo zostaną zaszyfrowane w przypadku ataku typu ransomware, nie mamy czego przetwarzać. Jeżeli mamy kopię bezpieczeństwa, to też jest ryzyko, że jeżeli ta kopia jest w wersji tak zwanej online, dostępu, też istnieje ryzyko niestety ich zaszyfrowania. Więc tutaj na wielu mechanizmach i w obszarze systemu produkcyjnego przetwarzania, należy tworzyć kopie bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną polityką. Po stronie systemu kopii zapasowych, dobrze, jeżeli mamy mechanizmy, które nas w sposób proaktywny powiadamiają o ewentualnym ataku, i takie rozwiązania są zaimplementowane w portfolio IBM w zakresie kopii bezpieczeństwa. A tym ostatnim bastionem, może to zabrzmi trochę staroświecko i tradycyjnie, ale musi być kopia offlineowa czyli kopia, która jest w naszej definicji można znaleźć to pod hasłem AirGap czyli kopia, która jest niezależna od, od podłączenia do sieci zapasowej czy sieci produkcyjnej. Jako last resort. Fajnie, że wspomnieliśmy troszeczkę o, o właśnie takich tradycyjnych zabezpieczeniach, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do transformacji cyfrowej, a mianowicie o, o tym, jaką rolę może pełnić konteneryzacja w przyspieszaniu takiego procesu transformacji cyfrowej. Dziękuję za to pytanie. Wielu z naszych klientów obecnie yy, modyfikuje, i to nie są tylko kwestie covidowe, bo ten proces rozpoczął się już wcześniej, ale wydaje się, że, że pandemia przyspieszyła ten proces, zmienia sposób działania, trochę zmienia się profil działalności i, yy, i tak naprawdę to, z czego firmy żyją. Wiele firm, szczególnie widzę to w obszarze instytucji finansowych, yy, skupia się na tworzeniu aplikacji. Czy staje się tak naprawdę firmami, które wytwarzają aplikacje na swoje potrzeby głównie i tam ta dynamika wytwarzania aplikacji jest bardzo duża, więc wchodzą w różnego rodzaju sposoby przyspieszania tej, tej realizacji, w większość w zakresie o takie podejście typu DevOps, z kolei Jednym z elementów DevOps jest w większości sytuacji, może nie jedynym sposobem realizacji, ale naj, najczęściej spotykanym jest właśnie konteneryzacja. I to też stąd wynika, jeżeli ktoś pytał jakiś czas temu, dlaczego IBM dokonał akwizycji Red Hata, to teraz to wszystko układa się w całość tak? czyli bardzo mocne postawienie na rozwiązania w zakresie IBM Cloud. Duża liczba patentów, to jest 2500 patentów w roku 2019 w tym obszarze. Uzupełnienie strategii właśnie o Red Hat o OpenShift i otwartość na innych dostawców. To, to, to jest przyczyna, dlaczego, dlaczego w tym kierunku poszliśmy. Mhm. Bardzo dziękuję. No właśnie, a jeszcze wracając jakby do, do takich konkretnych, technicznych zagadnień, to jakie są najważniejsze korzyści z wykorzystania IBM Storage for uh, Red Hat OpenShift. No tak, tutaj temat jest rozległy. Ja może skorzystam z okazji i też y, zareklamuję y, taką naszą inicjatywę, którą prowadzimy od kilku miesięcy. To jest Technologiczne Espresso. Więc jeżeli Państwo y, wpiszą y, w wyszukiwarce Technologiczne Espresso, to pierwsze zaraz po reklamie będzie właśnie będzie link do, do agendy, do rejestracji na to wydarzenie. I nie dalej niż półtora tygodnia temu właśnie jeden z naszych czołowych ekspertów mówił bardzo. Bardzo szczegółowo o tym aspekcie. Ja powtórzę trochę to, co wcześniej powiedziałem, czyli w zakresie rozwiązań pamięci masowych mamy pełną integrację. Mamy integrację w zakresie właśnie Container Storage Interface. Y, który jest tworzony jest tworzony przez, przez IBM, -a. czyli nie jest to wersja y, open source'owa. Y, I tutaj nie chcę absolutnie negować wersji open source'owej, ale dla niektórych instytucji y, takich enterprise'owych no, ma to znaczenie, że to wsparcie jest y, jakby pełne y, i odpowiedzialność jest pełna po stronie dostawcy. Y, więc to, to może być kluczowe, kluczowe dla, dla części klientów. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. A teraz takie dosyć trudne pytanie, bo chciałabym, żebyś w skrócie podsumował nowe podejście IBM do zagadnienia storyczu. Mm -hmm. No myślałem, że jak trudne to będzie jakieś takie, którego wcześniej nie znałem, ale oczywiście oczywiście postaram się, postaram się odpowiedzieć. Jeśli chodzi o strategię, strategia. Wydaje mi się, że, że patrząc na to, co, co się dzieje z punktu widzenia y, przeszłości, co się działo i teraz, co jest w planach, patrząc na roadmapę rozwiązań, y, patrząc na uspójnienie portfolio, ujednolicenie tego portfolio i y, skupienie się na integracji rozwiązań storageowych z różnymi dostawcami, y, czyli otwartość na to, że nie zamykamy rozwiązania, ale jak najbardziej pozwalamy na bezpośrednią, Komunikację, czy nawet replikację synchroniczną z dostawcami innymi niż IBM Cloud, otwartość w postaci API, ale również koncentracja na rozwoju produktów, RD w zakresie rozwiązań, wsparcie end-to-end -end NVMe, wsparcie w zakresie rozwijania technologii takich niskopoziomowych, jak technologia własnych modułów flashowych, gdzie niekoniecznie nasi konkurenci poszli tą drogą. No, patrzę bardzo optymistycznie, czyli utrzymujemy to, w czym IBM zawsze był dobry, jest dobry, czyli praca nad produktem, ale też otwartość w zakresie integracji z innymi, z innymi instancjami. A myślisz, że to się, ta strategia będzie się zmieniała w przyszłym roku? Tak. No, tutaj IBM, przed IBM, jakby to już jest powszechnie znana informacja, przed IBM stoi. Moment transformacji I, i ja patrzę osobiście bardzo optymistycznie na tą, na tą transformację. Czyli wiemy, że IBM wydziela część związaną z usługami i tym takim dobrze nam znanym outsourcingiem pod roboczą nazwą Newco. I to pokazuje też kierunek, gdzie skupiamy się bardzo mocno na jakości, na, na produkcie czyli trochę wracamy do tych najlepszych czasów, powiedziałbym, IBM-a. Jednocześnie Otwieramy się w zakresie usług i transformacji poprzez wydzielenie firmy i rolą tego naszego partnera, przyszłego jak najbardziej jest to, żeby integrować się jak najbardziej z IBM Cloudem, ale z każdą możliwą chmurą publiczną, która jest na rynku. Czyli pełna otwartość to, o czym wspominałem poprzednio. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.